Siemaneczko, z tej strony RT Gamer, to jest kolejny odcinek Zagrajmy Forger. Kochani, na początku gorąca prośba, jeżeli oglądacie ten materiał, podoba wam się, a nie subskrybujecie, zostawcie subskrypcję i łapy w górę, bo praktycznie 90% osób, które wyświetla materiały, nie subskrybuje. Jeśli wam się podoba, jest to dla mnie motywacja, zróbmy to razem. A teraz tak, co mamy zrobić? Mamy 600 tych podłóg, więc pewnie się zajmiemy tym, żeby te podłogi układać. Troszeczkę sobie powiększymy teren. Zawsze nam to się przyda. Wiem, że ja sobie na coś to odłożyłem, tylko teraz nie pamiętam na co. Te podłogi. Jak widzicie, droidy bardzo fajnie biją. W ostatnim odcinku zrobiliśmy temat związany z muzeum. Wykonaliśmy tam 100% praktycznie. Co mi się bardzo podoba, bo otworzyliśmy już wszystkie skrzynie. A w dzisiejszym odcinku możemy sobie dalej kombinować z tematami związanymi z pozostałymi rzeczami, które musimy odblokować, czyli ulepszyć może różdżki, przydałoby się, bo trochę temat zaniedbaliśmy, a jest takie osiągnięcie, żeby wszystkie bronie zdobyć. No dobra, jak to wygląda tutaj? Co my mamy w ogóle za broń? Mamy już Cosmic Sword, także możemy sobie rozbijać wszystkie surowce za pomocą miecza, co diametralnie nam przyspiesza zabawę. Pozwala nam to wydobywać niezwykle szybko. Zresztą pamiętacie, mówiłem wam jakiś czas temu, że w tej grze są mining rody, czyli takie różdżki, które pozwalają kopać surowce, ale że my tego nie będziemy za bardzo używali, ponieważ stwierdzam, że te mining rody tak nie do końca będą tutaj działały dobrze, bo te droidy będą kopały i jak widzicie doskonale jest to teraz pokazane, że praktycznie chodząc po tej mapie no nie ujrzycie za wiele surowców, no bo te droidy z każdym kolejnym hitnięciem mają za zadanie albo zebrać przedmiot, albo na przykład go rozbić, więc droidy sobie biegają i sobie niszczą tak jakby praktycznie całą mapę. Dobra, rozejrzyjmy się tylko na szybko, co tu ciekawego jest w marketach. Okej, 3 scrolle, bardzo fajnie się trafiło teraz. Akurat przed resetem, to sobie też kupimy, to też i to też, bo to mnie interesuje, to mnie też interesuje i to. Dobra. Tu mamy wróżkę, to sobie może złapiemy, bo to jest nieśmiertelność dla nas. No i okej. Co my mamy dalej? 504 mamy te pyknięcia, więc będziemy dokładać. I mamy tutaj ziomeczka, który nam sprzedaje surowce. Zobaczmy, co ciekawego nam chce sprzedać tym razem. O, tu jakieś jednej kostki brakuje, spoko. Gdzie ten sklepikarz się pojawił? Tu się pojawił. Bierzemy, bierzemy, bierzemy. Bez wahania wszystko bierzemy, bo wszystko jest bardzo ważne. Bardzo fajny sklep się trafił tym razem, bo często ten sklep przynosi po prostu rzeczy niepotrzebne, a tym razem trafił dosyć ciekawie. Dobra, tutaj sobie przejdziemy Cosmic Swordem. Przeczyścimy na momencie. Dobra. No jest trochę tej roboty. Jak widzicie doskonale, miałem chyba 600 tych kawałków do układania, tych płytek podłogowych. No i kurczę, no idą one, cały czas idą. To nie jest tak, że to się jakoś kodami robi czy coś. Każdy na płytkę musi być położony osobiście. Dobra. Tutaj chyba, patrzcie. Zniszczył się ten fish trap prawdopodobnie, więc uwaga. Yeah! Mamy to, kochani, waterproof. Czyli zbudowaliśmy na każdym kaflu wody albo fish trapa, albo latarnię, albo bridge'a, albo zakryliśmy terenem. Także te początkowe kamyczki nam wystarczyły w zupełności. Mamy to. Chyba żeby to uczyć, to po prostu zabijemy jakiegoś bossa. Czekajcie, weźmy sobie teraz. Czym my chcemy bić? Chyba chcemy swordem bić. Dobra. Jakieś mi się przydało jedzonko, żeby przetrwać. Tylko jakieś lepsze. Jakieś lepsze jedzonko. Mam jakieś lepsze jedzonko w ogóle w tej grze? Legendary gem nam potrzebny, żeby lepiej kasę dropić. To na razie wiecie co, zróbmy sobie te void bootsy. Tu nam się robi void. Teraz jak robić więcej voida? Żeby robić więcej voida potrzebujemy co? Potrzebujemy elektroniki, dobra. Wrzucamy ten void na maksa i musimy kręcić elektroniki. Co potrzebuję do tego? Cosmic steel mam, paliwo nuklearne mi jest potrzebne. Mogę zrobić paliwo nuklearne, co prawda całe jedno, ale mogę zrobić.
Dosyć długo to się robią te rzeczy, zobaczcie. Chyba tutaj posadzę jednego droida, żeby pomagał im. Dobra, niech siedzą dwa droidy. Cosmic Boots możemy zrobić. Fiberglass. Będziemy szybciej chodzić i więcej szansy na dodge'a. Czy ja chcę Cosmic Bootsy? 5 Cosmic Steela, trochę dużo. Poczekamy jeszcze. O, Cosmic, pięknie. O wilku mowa. Star Fragmenty. Weźmy, kupmy wszystko. Mamy też Void Pickaxe, także świetnie. Cosmic Pickaxe, o to nam chodziło chyba. Czy ja potrzebuję bardziej Cosmic Pickaxe czy Cosmic Boots? Tutaj 20 elektroników, tu strasznie dużo elektroników to pochłania. Czekajcie, co ja na elektroniki potrzebuję? Royal Steel mam bardzo dużo, Obsidian mam bardzo dużo, Krystal mam bardzo dużo, nie rozumiem czemu to się nie robi. Wrzućmy 33. Po sąsiedzku wrzućmy jeszcze. Czekajcie, to muszę cofnąć. Zróbmy stop crafting. Dajmy 16. I dołóżmy. Tutaj się robi, tutaj się robi. Tu gdzieś miałem czwartą, dokładnie, dobra. Dołóżmy jeszcze więcej elektroników. Niech się te elektroniki przepalą. Tu mamy szybsze chodzenie. Tańsze budowanie i merchant w swoim drożej temki. No nie trafił nam się ten buff, który bym najbardziej chciał, ale może to zbudujemy jeszcze ze dwa takie. Jak już mam tańsze budowanie, to możemy zaryzykować, nie? Szular niech będzie. Builder znowu. Jest, dobra. Na 6 się w końcu dotrafiło. Niech pracują te maszyny troszeczkę szybciej. Cosmic Steel, Meteor Rod, Death Rod. Dobra, zróbmy Death Roda najpierw. Wow, on bardzo szybko się robi. Praktycznie raz on będzie z powrotem. Zróbmy też to, Hellfire. Będzie więcej expa, chociaż już expa nie potrzebujemy tak naprawdę. Okej, mamy Death Rod już zrobiony. Zróbmy też Meteor Rod. Okej, mamy Hellfire, super. I mamy co? Void. Paper jest potrzebny. No to paper to nie jest jakimś dużym problemem. Dobra, mamy meteor zrobiony. Tu możemy Void Steel wrzucić już dwie jednostki dodatkowe, niech się kręcą. Tu nam się robi paper, już możemy, ok. To już wstrzymajmy ten paper w takim razie. To nam się też zaraz w momencie zrobi. A my w międzyczasie chyba wrzucimy do pieca trochę glas. Nawet może na dwa piece ten glas będziemy kopać. Ok, mamy kolejną książkę. Super. Czyli mamy Void Guide. I dalej mamy Cosmic Steel, Paper i Fiberglass. No te wszystkie rzeczy są potrzebne do tego, żeby zrobić 100% osiągnięć. Także no, jakby nie było. Ale jak sobie spojrzycie teraz tutaj, no to nam się troszeczkę przyspieszył ten temat. Void Pickaxe jeden zdobyliśmy, no trochę tego łuku nam brakuje, niestety ten łuk nas ogranicza ten elektroniki 20, ale postaramy się te elektroniki kręcić cały czas. Royal Steel, dobrze. Gdzieś potrzebujemy Royal Steel wrzucić. Może być tutaj. Niech się dzieje. Royal Steel, no one w miarę szybko się robią też, widzę. Tu się kręcą elektroniki. A gdzieś w jednym miejscu musiałbym po prostu, chyba tu jest już pusto, jeden nuclear machine zrobić. Dobra, ukręćmy jeden taki nuklearny element, to wam pokażę co robią te nuklearne elementy, co robią. W międzyczasie zróbmy sobie mało tych butelek, mogę, myślałem, że będę mógł dużo więcej. Czyli brakuje nam tridów, tak? Dajmy infinite, niech się kręcą, bo ten fiber nie jest nam potrzebny do niczego. Niech nam się kręcą po prostu te niteczki cały czas. A tutaj potrzebujemy Royal Clothing, chyba na razie nie bardzo. Dobra, elektroniki się kręcą, maszyna nuklearna się kręci. Tu nam się kręci, już nam się odświeżyły kapliczki, więc nie ma problemu, żeby znowu z nich skorzystać. Najchętniej bym trafił znowu ten sam buff. Czy nam się to uda? Raczej nam się nie udało, ale te się już podnoszą. Czekajcie, może się trafi w końcu. Nie ma. Na 6 buffów nie trafiło się ani razu przyspieszenie. Szkoda. Ale możemy zrobić kolejne 3 voidy.
I mamy pierwszy nuklearny reaktor. Machina, machinerii nuklearne, czyli nuklearna machineria. I do czego to służy, moi kochani? Używamy to na strukturę, żeby ją ulepszyć. Tylko tu jest duży problem, żeby nie zakręcić się za szybko, ponieważ jeżeli zrobimy coś takiego, to potrzebujemy też paliwo nuklearne. Bez paliwa nuklearnego niestety te maszyny nuklearne nie działają. Także tu się będzie nam kręciło to wszystko. Ja sobie jeszcze wrzucę od razu, żeby nie być gdzieś tam stratny. To sobie tutaj wrzucę, żeby nam się butelkowany olej robił. Dam sobie maksa, bo tam się nam przyda dużo, żeby plastiku kręcić. I chyba sobie... Gdzie mamy power planty? Tu mamy jeden power plant. Tu mamy drugi power plant. Gdzie mamy pozostałe dwa? Mamy w ogóle? Nie mamy, mamy tylko dwa power planty. Cholera, ale mało. Musimy to w takim razie troszeczkę zoptymalizować ten nasz układ tej mapy. Bo power plant nam przyspieszają robotę, więc nie rozumiem, czemu nie działamy na cztery power planty. Wiecie co? Zoptymalizujemy chyba to w taki sposób. Czekajcie, ja będę mógł w ogóle power planta postawić. Industrial był, nie? No, będę mógł. Gdzie? Zróbmy to w ten sposób. Czy się AOE nakładają? Zobaczmy. Chyba się nakładają. Dobra, elegancko. Tu się kręcą, tu się kręcą. Void, zróbmy dalej. Potrzebujemy jedną machinerię przerobić na nuklearną. Chyba tą przerobię. Chociaż nie wiem, czy ona będzie w centrum wszystkich czterech power plantów. Może tą przerobimy. Tylko niech skończy robić elektroniki. To już możemy zrobić. Nuklearny sort. To by nam się bardzo przydało, ale potrzebujemy 15 machinerii nuklearnych. Dosyć dużo. I Toxic Sledge'a bardzo dużo. Dobra. Zróbmy ten Void Amulet na razie. Bo więcej surowców jest zawsze ok. Przerabiamy tą maszynę na nuklearną, moi kochani. Zobaczcie na to. Mamy to. Szalony naukowiec. Osiągnięcie, zdobyliśmy pierwszą maszynę nuklearną, tylko niestety ona bez paliwa nie będzie nam działała, tak? A żeby zrobić paliwo, tak jak wam mówiłem, potrzebujemy te dwie rzeczy. To też nie jest jakiś duży problem, żeby te rzeczy zdobyć, po prostu musimy pójść znowu do Voida. Dobra, wrzucimy sobie buffy. I teraz tak, gdzie my teraz mamy banki nasze? Tutaj mamy banki. Potrzebujemy potiony. Thunderstrike na pewno potrzebujemy. Potrzebujemy dragon. I potrzebujemy bloody. Dobra, te trzy rzeczy i ja idę jeszcze do Voida. Ale to zobaczcie już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, no i cześć.